Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest środa, 14 listopada. Zofia Miller, sprawdźmy wiadomości z Jeleniej Góry i regionu. 52 nowe pozycje. W tym roku lista leków refundowanych zmieniła się po raz ostatni. Farmaceuci podkreślają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się tańsze odpowiedniki przepisywanych przez lekarzy medykamentów. Promocja regionu poprzez stworzenie silnej, rozpoznawalnej marki. To inicjatywa władz gmin powiatu jeleniogórskiego. Karkonosze mają stać się właśnie takim produktem. O tym dyskutowano m.in. podczas dzisiejszego spotkania w Książnicy Karkonoskiej. Po raz ostatni w tym roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zmianach w wykazie leków refundowanych dostępnych na receptę. Do listy dodano kilkadziesiąt nowych medykamentów. To już szósta aktualizacja w tym roku. Do listy, której projekt został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zostały dodane 53 nowe produkty. Znalazły się wśród nich także opatrunki dla pacjentów cierpiących na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Ostatnia aktualizacja odbyła się 1 listopada. Za pomocą takiej aktualizacji minister zdrowia ma możliwość wprowadzenia lub usunięcia leku czy produktu, obniżenie ceny leku, ewentualnie zmianę dopłaty dla pacjenta. Ona oczywiście może być i na plus, i na minus. Dopisano też leki stosowane w terapii przeciwnowotworowej, finansowane dotychczas tylko w ramach lecznictwa zamkniętego w zakresie chemioterapii, zawierające substancje czynne oraz leki stosowane w ograniczaniu skutków stwardnienia rozsianego. Należy również przypomnieć, że każdy pacjent realizujący receptę w aptece powinien zostać przez aptekarza poinformowany o tym, że są tańsze zamienniki. Te zamienniki nie wpływają tak naprawdę na efekty leczenia. Warto się tym interesować, bo ceny zamienników bywają czasami niższe, nawet o kilkadziesiąt procent. W jeleniogórskich aptekach farmaceuci nie zauważyli jednak wzrostu zainteresowania wspomnianymi lekami. Zdaniem Adama Piekarskiego jest to spowodowane niedawną zmianą na liście refundacyjnej. Jak na razie nie zauważyliśmy zwiększonego zainteresowania, ale te zmiany weszły dopiero 2 tygodnie temu, także to jeszcze wymaga czasu, aby lekarze też się zapoznali się z tymi zmianami i pacjenci również. Czy sytuacja tak wygląda po każdej zmianie na liście leków refundowanych? Tak, aczkolwiek teraz nawet bardziej w tej chwili, bo te zmiany w tej chwili następują co 2 miesiące, więc to są częste zmiany i lista leków jest rozszerzana. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, wszystkie leki refundowane mają tę samą cenę w każdej aptece. Również według tej ustawy listy mają być aktualizowane co 2 miesiące. Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie www.mz.gov.pl opublikowało nowy projekt wykazu leków refundowanych. W Jeleniej Górze działa 12 instytucji kultury, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasuje nas w ścisłej krajowej czołówce. Czy chętnie korzystamy z ich propozycji? Między innymi na to pytanie odpowie przygotowywany raport o stanie kultury. Raport sięga do 2008 roku i obejmuje kwestie związane nie tylko z finansowaniem kultury z kieszeni miasta czy Unii Europejskiej, ale także udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych czy dopasowanie oferty instytucji do ich potrzeb. Sądzę, że to będzie dobry materiał do takiej analizy mówiącej o czym? O tym, jaki jest udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Oczywiście będą to dane przybliżone, bo to będzie uczestnictwo w sekcjach, uczestnictwo w imprezach plenerowych, ale da to jakiś obraz. W Jeleniej Górze funkcjonuje 12 instytucji kultury, ale z ich oferty korzysta najczęściej zakrojone, stałe grono odbiorców. Co zrobić, aby to zmienić? Być może odpowiedź da właśnie przygotowywany w ratuszu dokument. Takie informacje zbiorcze, żebyśmy zobaczyli, w którym miejscu jesteśmy, jakie są tego koszty, jakie są korzyści. Chyba nie ma dziedzin w życiu miasta, których nie chcielibyśmy mieć zdiagnozowane. W tym roku w budżecie Jeleniej Góry na wydatki związane z kulturą przeznaczone było niemal 19 milionów złotych. Wnioski, które zostaną wyciągnięte z przygotowywanego raportu, pozwolą na bardziej optymalne wykorzystanie środków oraz stworzenie oferty mogącej być magnesem kulturalnym w naszym regionie. Będzie to też materiał ciekawy do dyskusji, tak myślę, dla Komisji Kultury, która powinna się pochylić nad tym materiałem i przemyśleć sprawy nie tylko wysokości dotacji, ale kierunków rozwoju kultury w mieście.
mieście, prawda? W momencie, kiedy przez ostatnie lata, od roku 2008, tu muszę podkreślić i przypomnieć Państwu, że praktycznie wszystkie instytucje kultury, te większe, zostały wyremontowane ze środków unijnych. Pozostał nam tylko Teatr Norwida, no i Teatr Zameczek, który przejęliśmy de facto dopiero. Wyniki raportu poznamy najprawdopodobniej jeszcze do końca bieżącego roku kalendarzowego. Powiat jeleniogórski zmierza do utworzenia silnej, rozpoznawalnej marki, będącej swoistym identyfikatorem naszego regionu. Spotkanie podsumowujące dotychczasowe działanie w tym zakresie odbyło się w Książnicy Karkonoskiej. Marka Karkonosze to wspólna inicjatywa gmin powiatu jeleniogórskiego, mająca na celu budowę spójnej strategii promocyjnej dla naszego regionu oraz oferty dopasowanej do potrzeb różnych grup docelowych. Jej promocja rozpoczęła się podczas targów Tour Salon w Poznaniu. Myślę, że my będziemy mieli ten upór i taki, że będziemy tą markę wprowadzać coraz bardziej. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest okres wieloletni, że od razu nikt niczego tutaj nie tak szybko nie zbuduje, ale z biegiem czasu myślę, że przyjmie się propozycja nasza. Przypomnę, że jest to propozycja wszystkich gmin powiatu jeleniogórskiego, właśnie powiatu i miasta Jeleniogóry, a więc tutaj naszego wspólnego regionu. Zaczęło się od wspólnej decyzji. Teraz podejmowane są działania zmierzające do kreacji wizerunku oraz szeroko zakrojonej promocji, zarówno poprzez media i internet, jak i poprzez szkolenia informacyjne w ośrodkach, biorących udział w tym projekcie. Co jest najważniejsze teraz chyba, to jest to, żeby uwierzyli w to mieszkańcy, gestorzy, hotelarze, a także goście i turyści, którzy przyjeżdżają normalnie w sezonie, bo to jest, można to nazwać taką inwestycją w przyszłość, żeby budować silną marką regionu. Do dyskusji zostali zaproszeni nie tylko włodarze gmin powiatu jeleniogórskiego czy urzędnicy, ale także Dorota Goetz, która organizuje szereg spotkań mających na celu wypracowanie wspólnej dla naszego regionu marki. Mam nadzieję, też dlatego znalazłam się na tym spotkaniu dzisiaj, że być może możemy porozmawiać wspólnie o tym, dlaczego i w jaki sposób różne podmioty podejmują tak naprawdę podobne działania, dlaczego się o tym nie rozmawia, tak? Jeżeli się podejmuje taki dialog, to można wtedy znaleźć jakby rozwiązania, wspólne finansowania, podejmować wspólne działania. Podstawową grupą docelową są oczywiście turyści, ale starostwo chce dotrzeć także do podmiotów turystycznych, działających na terenie powiatu jeleniogórskiego. We wtorek w Jeleniogórskim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 miało miejsce zakończenie projektu Zachowanie śladów bioróżnorodności, realizowanego wspólnie przez placówkę oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udało się przeprowadzić renowację i konserwację wspaniałej przedwojennej kolekcji motyli, pozostającej na wyposażeniu sali zbiorów pracowni biologicznych popularnego Żeroma. Kolekcja jest przedwojenna, więc i gabloty, i stan niektórych egzemplarzy, gatunków, osobników prezentowanych w gablotach już był bardzo taki zły. Dlatego też przez kilka lat usiłowaliśmy zdobyć środki na renowację tej całej kolekcji, niestety z miernym skutkiem, i dopiero porozumienie zawarte między Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych i naszą szkołą umożliwiło rekonstrukcję kolekcji. Odrestaurowana kolekcja to 120 gablot z różnymi okazami owadów, także tymi, które już na świecie nie występują. Tego typu kolekcje dostępne są najczęściej w muzeach. Jeleniogórski zbiór jest więc perełką, która ma walor naukowy i edukacyjny. Naukowy dlatego, że jest to zbiór owadów, które posiadają etykiety z determinacjami. Uczniowie zatem mogą uczyć się, jak dany gatunek wygląda w sensie jego rzeczywistego wyglądu, kształtu, rozmiaru, wielkości itd. Także kolorystyki. Mimo upływu lat te materiały są bardzo dobrze zachowane pod tym kątem. Z drugiej strony ma to walor właśnie edukacyjny, ponieważ w tych gablotach uczniowie mogą zapoznać się z owadami, które pochodzą z naszej strefy klimatycznej, ale także spoza naszego kontynentu, na przykład z Ameryki Południowej. Współbeneficjentem projektu jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, który wypożyczył od Jeleniogórskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących część kolekcji dla celów edukacyjnych, bowiem zachowanie śladów bioróżnorodności to nie tylko prezentacja, ale także broszury i informacyjne prelekcje. Oddział jeleniogórski, mając możliwość dostępu do tak cennej kolekcji i
odnowionej będzie wykorzystywał to do zajęć dotyczących bioróżnorodności, no bo jak rzadko, która z gromad zwierząt, owady są tak różne. Tu są wielkie motyle rzędu 20-kilku centymetrów i małe owady rzędu milimetra. Myślę, że to można bardzo, bardzo ładnie to przykładzie porównać i będzie to świetny przykład do zajęć dla nas. Wartość przedsięwzięcia to ponad 50 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosło 28 tysięcy złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym dzienniku, a tuż po nim zapraszam na kolejny odcinek Między Słowami, który poprowadzi Przemysław Kołpajew. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia. Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na czwartek w regionie synoptycy zapowiadają słoneczny dzień. Z rana temperatura od 3 do 4 stopni. Ciśnienie wyniesie 977 hektopaskali. Wiatr słaby z północy. Po południu wciąż słonecznie. Temperatura 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie 976 hektopaskali. Wiatr słaby ze wschodu. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach na Zabobrzu i na Ratuszu i oczywiście na dowóz. Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota.